Dzień dobry, Krzysztof Szwałek. Witam w programie Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych. W naszym studiu Barbara Kaśnikowska, prezes Inwestparku w Wałbrzychu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani prezes, udało się podobno rozwiązać pierwszy problem w kontaktach z miastem. Spółka Inwestpark odkupiła tereny Parku Przemysłowego. Od kogo to kupiliście formalnie i dlaczego Wałbrzychowi tak bardzo na tym zależało? Odkupiliśmy to od spółki PPW, czyli Park Przemysłowy Wałbrzych, w której to spółce udziałowcami jest miasto i strefa. Spółka miała realizować projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Niestety nic z tego nie wyszło. Projekt miał polegać na budowie hali na działce, dosyć dużej. Ponieważ nie doszło do realizacji projektu, no to właściwie spółka nie miała racji bytu, stąd jest już w tej chwili wniosek o jej likwidację, jest likwidator, trwa proces likwidacji. Natomiast my, odkupując tę działkę, no, umożliwiliśmy gminie Wałbrzych odzyskanie części wyjście z inwestycji. Wyjście z inwestycji. Ja pamiętam, jak zakładano spółkę Park Przemysłowy, to ziemię wyceniano wtedy na 4 600 000 plus jeszcze Wałbrzych 500 000 do tego dołożył. Jak teraz wyszedł z tej inwestycji, to na tym stracił, zarobił, odzyskał te pieniądze? To się okaże po zakończeniu procesu likwidacji. W tej chwili likwidator sporządził bilans otwarcia, musi dokonać rozliczeń spółki i w październiku będziemy wiedzieli. No ale pani wie, ile pani zapłaciła za te tereny? Tak, wiem. To jest większa kwota niż 5 100 000, czy mniejsza? To jest kwota wynikająca z operatu szacunkowego i no jest mniej więcej, trochę jest mniej, ale jest mniej więcej na tym poziomie. No tak, ale Wałbrzych ma 60% udziału w parku przemysłowym. Rozumiem, że to nie jest ta kwota, która w całości zostanie. Nie, oczywiście. W momencie, kiedy likwidujemy spółkę, to udziałowcy, tam jeszcze jest udziałowcem zarząd województwa dolnośląskiego, udziałowcy dostają, dzielą się tym, co zostaje po spółce, proporcjonalnie do udziału. No tak, a poza tym spółka może mieć jeszcze jakieś zobowiązanie, więc tak, ta kwota ostateczna może być mniejsza. No ale to już jest jakby interes miasta, czy na tym zarobiło, czy nie. Dla pani to jest decyzja biznesowa, czy taka bardziej uprzejmość w stronę gminy, zrealizowanie postulatu, żeby kontakty były lepsze? Jak to wygląda? Panie redaktorze, uprzejma to ja mogę być za własne pieniądze, natomiast tutaj mówimy o pieniądzach spółki, pieniądzach częściowo można nawet powiedzieć publicznych, tak? Bo jednak no głównym udziałowcem spółki jest Skarb Państwa. Wszystkie spółki są. W związku z tym to nie ma miejsca na uprzejmości. Gdyby nie było uzasadnienia biznesowego, to nie moglibyśmy tego przy całej naszej sympatii dla gminy Wałbrzych kupić. Natomiast uważamy, że to jest bardzo dobra lokalizacja. Działka jest dobrze skomunikowana i stanowi potencjał do wykorzystania. Park Przemysłowy też szukał inwestorów. Spółka miała swojego prezesa, prezes się z inwestorami rozglądał. Zresztą pani też cały czas pracuje nad tym. Przejdziemy zaraz do szczegółów, żeby się w Wałbrzychu inwestorzy pojawili. Od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o Wałbrzych, sukcesów odtrąbić nie możemy. No, nie tylko, jeśli mówimy o Wałbrzychu, w ogóle w całym kraju. Tak? Natomiast jeszcze kończąc temat PPW, tam nie doszło jeszcze do etapu poszukiwania inwestorów, ponieważ projekt upadł właściwie zanim rozpoczęła się realizacja inwestycji. Tam nie doszło do budowy hali, ponieważ okazało się, że koszty tego przedsięwzięcia są większe. Potrzebne było zapewnienie większych środków niż pierwotnie udziałowcy zakładali, ponieważ nie znaleziono tych środków. Strefa wtedy nie zdecydowała się na dokapitalizowanie spółki. To była słuszna decyzja pani poprzednika? Pani teraz analizuje dokumenty, bo to też było źródło sporu między gminą a strefą. Tak? Strefa miała dać pieniądze, nie dała. Jak teraz pani to ocenia, to słuszna decyzja była, czy jednak po prostu się nie wywiązano z obietnic? Ja może nie będę oceniać poprzednika, ale powiem trochę inaczej. Gdybyśmy teraz mieli podejmować taką decyzję, to ja byłabym zdecydowanie za tym, żeby projekt kontynuować. Ponieważ mamy coraz więcej sygnałów z różnych źródeł i od PAIZ-u i od samych inwestorów, że są zainteresowani wynajmem hal bardziej niż inwestowaniem w budowę hal. Co jest naturalne, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą. Firmy nie chcą mrozić swojego kapitału, wolą wynająć halę. A na tym miał polegać projekt, na budowie hali i jej wynajmie.
Ponieważ jest zainteresowanie wynajmem, to my w tej chwili zastanawiamy się w spółce nad budową hal w różnych lokalizacjach. W związku z tym budowa takiej hali z dofinansowaniem ze środków unijnych, no, a to teraz już, żal z tego jeżeli nie pani ma teraz inne podejście, mówi pani, że warto by było podjąć ryzyko, czy nie było w ogóle rozważana możliwość powrotu do pomysłu od samego początku? Mamy takiej możliwości. Projekt polegał na uzyskaniu dofinansowania konkretnych ze środków 9 unijnych. Milionów, tak? Tak. Tych pieniędzy się nie udało uzyskać, ale jak pani mówi, w przyszłości też będą środki unijne. Można wystartować jeszcze raz w jakimś konkursie, czy to już jest... Nie. Być może będzie taka możliwość, natomiast to jest kwestia przyszłości. Mhm. Regionalny program operacyjny jest w tej chwili dopiero opracowywany. I to, jakie pojawią się w nim konkursy, jakie mechanizmy, to się dopiero przekonamy. Natomiast rzeczywiście, gdybym teraz miała możliwość powrotu do tamtej sprawy i podjęcia decyzji, to na pewno rekomendowałabym realizację tego projektu. Mhm. Jakie inne postulaty prezydent Wałbrzycha jeszcze miał pod pani adresem, jak pani przed 3 miesiącami rozpoczynała pracę? Bo wiem, że pani się wtedy intensywnie z panem prezydentem spotykała i wiem, że też pan prezydent wysuwał konkretne oczekiwania. Nadal się spotykamy. Nawet w tym tygodniu się spotkaliśmy, czy przedwczoraj. Ta współpraca jest kontynuowana i ciągle pojawiają się jakieś tematy. Nas wiele łączy, tak? Jesteśmy udziałowcami tych samych spółek w różnym może zakresie, różnej wielkości, ale jednak Wałbrzych ma swojego reprezentanta w naszej Radzie Nadzorczej, także tych elementów wspólnych jest bardzo dużo. Mówiliśmy wtedy o kwestii PPW i ten temat się posuwa do przodu, jest rozwiązywany. No, pan prezydent ma oczekiwania wobec spółki, oczywiście podstawowe, czyli inwestorzy. Tak? Mhm. Tutaj no, bardzo dużo dobrej woli jest po naszej stronie, ale rzeczywiście ostateczną decyzję zawsze podejmuje inwestor i możemy się bardzo starać, możemy prezentować ofertę Wałbrzycha i robimy to. W momencie, kiedy PAIS prosi nas o ofertę działek pod kątem różnych potencjalnych inwestorów, to zawsze, jeżeli tylko działki Wałbrzycha odpowiadają kryteriom, to jest ta oferta też wysyłana i to już kilkakrotnie miało miejsce w ciągu ostatnich paru miesięcy. No ale niestety tę ostateczną decyzję, tak jak mówię, podejmuje inwestor. Nie mamy możliwości wpłynąć na nią za bardzo. A to jest podstawowe oczekiwanie pana prezydenta i ja też bardzo bym chciała takiego inwestora znaleźć. Natomiast kolejne oczekiwanie jest takie, że strefa zaangażuje się też w jakieś projekty infrastrukturalne w Wałbrzychu. Rozmawialiśmy o możliwości wsparcia budowy drogi wjazdowej do Wałbrzycha. No niestety są pewne ograniczenia prawne. Spółka nie może inwestować na terenach, które do nas nie należą, czyli taką drogę gminną. Jest to prawnie dosyć skomplikowane. Ostatnio rozmawialiśmy o jakiejś innej opcji. Być może kwestia poprawy czy modernizacji drogi dojazdowej do któregoś z zakładów, którejś z firm strefowych wchodziłaby w grę, a to też jakby zdjęłoby ten wydatek z budżetu gminy. Różne opcje są rozważane i jak się spotykamy, to o tym rozmawiamy. Ale pani, rozumiem, że są problemy prawne, ale pani ma wolne środki na to, na tego rodzaju inwestycje? Zwykle tak. W pieniądzach jest kłopot. Nie, w planie finansowym spółki na ten rok przewidzieliśmy dosyć dużą kwotę na tego rodzaju inwestycje, przy czym oczywiście mówimy o inwestycjach, które mają służyć przedsiębiorcom, którzy są w strefie. Czyli rozmawiamy na przykład o przepompowni, rozmawiamy o drodze, ale to zawsze ma służyć przede wszystkim ze strefą. Strefie. No dobrze, pani prezes, była swego czasu wizyta pana wicepremiera Piechocińskiego w Wałbrzychu, pani była przy tej, uczestniczyła w tych rozmowach, słyszała, jakie są nowe plany Ministerstwa Gospodarki. I na ile realne jest to, że województwo opolskie stanie się akcjonariuszem? Bo pani też niedawno mówiła, że formalnych kroków żadnych nie podjęto, ale jak rozumiem, kierunek wyznaczony przez ministerstwo obowiązuje. Tak, w poniedziałek będę miała wizytę właśnie u nas w strefie przedstawicieli województwa opolskiego, zarządu województwa opolskiego. Będziemy rozmawiali na temat właśnie tych formalnych kroków, które mają być podjęte. Bo musimy niewątpliwie uzgodnić, jakby podstawowym problemem jest kwestia wkładu
tego, co wniesie województwo. Muszą coś dać, żeby objąć udziały. Żeby objąć udziały, muszą wnieść albo grunty, albo gotówkę. I co by Pani chciała? Pani by chciała grunty czy gotówkę? Czy to załatwi wszystko się w Warszawie? To z tego, co wiem, mowa jest zarówno o tym, jak i o tym, w jakichś proporcjach. Z naszego punktu widzenia ważne są grunty, dlatego że w Opolu tych gruntów inwestycyjnych w samym mieście dużo już nie ma, takich niezagospodarowanych, które dla nas byłyby interesujące, znaczy dla naszych inwestorów, więc one stają się dla nas tutaj kluczowe. No ale oczywiście od gotówki też głowa nie boli. Pani nie pogardzi. Tak. O jakim procencie udziałów rozmawiamy? Kilkunastu procent. Jak rozumiem, jeżeli wejdzie w to województwo opolskie do tego interesu, to będzie chciał mieć też przedstawiciela w zarządzie. Tak. Czy to będzie miało wpływ na Pani kadencję, czy nie? Na kadencję nie. Kadencja kończy się w czerwcu przyszłego roku. Natomiast ja nie sądzę też, żeby te formalne procedury trwały krócej i skończyły się przed tym momentem. Natomiast oczywiście to wymaga zmiany umowy spółki, co i tak planujemy. Nowej Rady Nadzorczej. To jest kwestia wtedy z rozszerzenia składu zarządu, tak żeby był tam przedstawiciel województwa opolskiego. To jest kwestia rozszerzenia składu Rady Nadzorczej również. Czy może się tak skończyć, że przedstawiciel Wałbrzycha się wtedy nie zmieści w zarządzie? Nie wydaje mi się, tak jak mówię, raczej jest to kwestia rozszerzenia składu niż zamiany. Ale to oczywiście ostatecznie zależy od wielkości udziałów. A Wałbrzych ile ma teraz udziałów w inwestorku? 15 czy 16. Więc to są, tak, to jest kilkanaście. To może być porównywalne z udziałem województwa polskiego. Tak. No dobrze, to w takim razie wróćmy jeszcze do Wałbrzycha i do tych inwestorów. Dawała Pani w ostatnich miesiącach takie sygnały, że coś jednak jest na rzeczy, że jakieś rozmowy są prowadzone. Zbliżamy się do końca, czy temat umarł, czy jest Pani w stanie powiedzieć, że w ciągu jakiegoś okresu czasu będzie Pani miała dobre informacje? O inwestorach? O inwestorach w Wałbrzychu. Na razie się nie zbliżamy jeszcze do tego momentu. Cały czas prowadzimy różne rozmowy. Niektóre się finalizują. Do tej pory wydaliśmy 14 zezwoleń. Właśnie 1 lipca ostatnie, ale tym razem w Bolesławcu. Natomiast rzeczywiście intensywnie promujemy tereny inwestycyjne w Wałbrzychu, ale na razie jeszcze deklaracji. A czy jest coś, co jak Pani porównuje Waszą ofertę z ofertami, nie wiem, innych stref i widzi Pani, że no tu pod względem jakiegoś konkretnego kryterium jest mniej punktów, tak? Wyglądamy gorzej. I Wałbrzych przegrywa w konkurencji z innymi strefami, no bo tak to trzeba nazwać. Są takie elementy, które by Pani chciała poprawić, jakby mogła? Na pewno, tak, na niektóre nie mamy za bardzo wpływu, tak? Bo kwestia dostępności komunikacyjnej to jednak jest kilkadziesiąt kilometrów od autostrady. Właśnie chciałem o to zapytać, bo rozmawialiśmy o tym, jakie są oczekiwania władz Wałbrzycha wobec strefy, a być może są też oczekiwania w drugą stronę. Czy jak Pani widzi na przykład plany dotyczące S3 i tego, że nie zaplanowano blisko Wałbrzycha żadnego węzła. Czy to ma znaczenie dla inwestorów? Czy oni wspominają o tym, że Kamienna Góra albo Osady Dolne tylko, jeżeli chodzi o dojazd? Oczywiście, że to ma znaczenie dla inwestorów. To ma bardzo duże znaczenie, chociaż inwestorzy biorą pod uwagę bardzo wiele kryteriów i ta dostępność komunikacyjna to jest jedno z tych ważniejszych, ale nie ostateczne. Ważne kryterium to jest też dostępność kadr. No i z tym też nie mamy tutaj najlepszej oferty, jeśli chodzi już o sam Wałbrzych. Tak? Bo znaczy kapitał społeczny jest za słaby, bo bezrobotnych mamy mnóstwo tylko. Tylko chodzi o osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Ale to jest akurat coś, z czym łatwiej, myślę, możemy sobie poradzić, bo to jest kwestia kształcenia. Tak, współpracy ze szkolnictwem, ze szkołami zawodowymi przede wszystkim. I tutaj oczywiście efekty nie przyjdą natychmiast. To jest kwestia wykształcenia, co zajmuje czas. No, ale długofalowo możemy tutaj sobie poradzić z tym. Jeżeli inwestor przychodzi i deklaruje, że on dopiero będzie rozpoczynał inwestycje i za te 2 lata będzie potrzebował 40 operatorów maszyn, to do tego czasu można ich wyszkolić. Natomiast krótkofalowo niestety, jeżeli mówimy o szybkich inwestycjach, to w tym momencie wygrywają ośrodki większe.
Rozumiem, że jeżeli chodzi o szkolenie na przykład operatorów, to jakaś współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy tu się odbywa, tak? Bo spółka nie szkoli. Nie, nie, spółka nie szkoli. Natomiast akurat nawet jutro właśnie mam spotkanie z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu, która też w ramach swojej oferty edukacyjnej ma Instytut Kształcenia Zawodowego. I właśnie w takich specjalnościach między innymi. No dobrze, to rozumiem, że są kwestie jakby komunikacyjne, są kwestie, jeżeli chodzi o kadrę. Czy pani ma rzeczywiście jakiś postulat jeszcze do władz Wałbrzycha? Jak się pani spotyka z panem prezydentem, to pani tylko słucha, czy też czasami mówi, że to, to i to? Nie, mamy oczywiście zawsze jakieś... Są to równoważne rozmowy, tak bym powiedziała. Oferta jest w miarę równoważna. To jak władze Wałbrzycha mogłyby wam pomóc? No, władze Wałbrzycha oczywiście mogą pomóc, inwestując w sam wjazd do Wałbrzycha, bo to już na dzień dobry trochę inwestorów zniechęca. To jest kwestia oczywiście aktywnego wykorzystania środków z unijnych w nowej perspektywie. Wiem, że Wałbrzych tutaj bardzo intensywnie nad tym pracuje. Zdaje się, że jeżeli chodzi o wjazd od strony Wrocławia, to temat jest zaawansowany. Tak, tak. Z tego co wiem, jest zaawansowany. Ale rzeczywiście no jakby obszary, które są możliwe do wsparcia w nowej perspektywie, są bardzo różne, bo to jest i infrastruktura drogowa i tu rzeczywiście piłeczka jest po stronie Wałbrzycha. Nie, i władze mogą bardzo wiele zdziałać w tym zakresie, a co będzie z korzyścią dla strefy? To jest kwestia infrastruktury działek. Jeżeli mamy już, mówimy o jakichś działkach gminnych, to oczywiście jeżeli tylko gmina może sobie na to pozwolić, to powinna inwestować w infrastrukturę, bo wtedy też łatwiej jest nam, czy jest ta oferta, którą przekazujemy inwestorowi, bardziej interesująca dla niego. Jeżeli mówimy o działce, do której jest dojazd, są media, jest makroniwelacja zrobiona, tak? To wtedy taka działka jest znacznie bardziej interesująca, nie odstrasza. Czyli inwestycje w drogi. W drogi, ale nie tylko, też w media. Dobrze, ostatnie pytanie, pani prezes. Chciałem zapytać o pana Henryka Głębiskiego. Czy jest pani kolegą z Rady Nadzorczej Spółki Invest Park Development? Czy to są Gołębiewski jest w Radzie Henryk Głębiski jest tak. W Radzie Nadzorczej Spółki Invest Park Development. Chciałem zapytać, on jest z czyjego ramienia? Wałbrzycha. Wałbrzych ma 0,06% udziału w tej spółce i mimo wszystko może... 0,79%. To jest właśnie temat, o którym też rozmawiałam z panem prezydentem w tym tygodniu dokładnie, dlatego że sytuacja w spółce IPD wygląda tak, że strefa jest większościowym udziałowcem, który ma 80 kilka procent. Jest trzech mniejszościowych udziałowców, Dzierżoniów około chyba 6%, Świdnica 5% i Wałbrzych. I Wałbrzych 0,79%. Każdy z tych udziałowców ma po jednym przedstawicielu, a strefa ma dwóch. To nie jest dla was korzystne. Nie, i mieliśmy niedawno taki przykład sprawy, w której zostaliśmy po prostu przegłosowani. Większościowy udziałowiec został przegłosowany przez mniejszościowych, tak znacząco mniejszościowych udziałowców. Dlatego rozmawiałam z panem prezydentem o konieczności zmiany umowy spółki i rozłożenia tych głosów w inny sposób. I z jakim przyjęciem się spotkała pani? Ze zrozumieniem. No to jest jakby być może kwestia równoważności. Rewanżu też za park przemysłowy. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Barbara Kaśnikowska, prezes spółki Invest Park, strefy ekonomicznej Invest Park, była naszym gościem. To był program Gości Dnia, Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia.